Nazywam się Ania, mam 39 lat, zachorowałam w wieku 37 lat. Pracuję w sektorze administracji państwowej, publicznej. Jestem mamą dwójki dzieci. Mam na imię Karolina, na co dzień pracuję w klinice medycyny estetycznej. Oprócz tego prowadzę swoją firmę. Niedawno wyszłam za mąż. I prowadzę również stronę na Facebooku poświęconą kobietom z rakiem piersi. Mam na imię Beata, mam 44 lata. Jestem mamą dwóch chłopaków. Jeden ma 25 lat, drugi ma 11. Nazywam się Karolina, jestem z Warszawy. Lubię pomagać ludziom. Lubię jeździć na rowerze i chciałabym otworzyć swoją fundację. Zachorowałam w 2017 roku, 16. Przez rok byłam diagnozowana i leczona na wszystkie inne możliwe choroby. Poza nowotworem, łącznie ze stwardnieniem rozsianym. W momencie, kiedy po roku diagnozowania po operacji okazało się, że jest to rak, okazało się, że jest to trzeci stopień zaawansowania choroby. Pierwsze USG piersi robiłam w marcu 2017, bo niepokoiło mnie to, że ta pierś była taka bardziej nabrzmiała. Ona mnie też bolała. No i wtedy wyszło czysto. Uspokoiło mnie to, natomiast coś mi podpowiadało, że kurde, no ale coś jest nie tak. Następnie zrobiłam USG po 8 miesiącach. To powiedziała mi, że no coś jest w piersi, musimy zrobić biopsję. Natomiast ona mi powiedziała wtedy, że to na pewno nie jest rak. To jest guz liściasty bądź jakiś inny gruczołowłókniak, który jest na pewno niezłośliwy, tak żebym się nie przejmowała, ale żebym to zbadała. Miałam znajomą panią doktor. I tutaj bardzo dużo jej zawdzięczam. Z tej strony mogę jej oczywiście podziękować bardzo, bo dzięki niej miałam bardzo szybką diagnostykę. To znaczy, pani doktor wypisała mi kartę DILO, mimo że nie był stwierdzony rak. Dzięki tej karcie poszłam do szpitala i miałam bardzo szybko diagnozowana byłam. Karta DILO to jest po prostu szybkie diagnozowanie onkologiczne. Dostaje ją osoba na początku swojej drogi. I jest po prostu bardzo szybko, lekarze mają 10 dni na to, żeby zdiagnozować i podjąć leczenie. Karta DILO przyspiesza wszystko po prostu. Moja historia zaczęła się w 2019 roku. Pod koniec czerwca planowałam swój urlop. Pierwszego dnia po przylocie zauważyłam, że generalnie coś jest jednak chyba nie tak, bo moja pierś zaczęła się robić różowiutka. Ale już pierwszego dnia, tak na wszelki wypadek, zadzwoniłam, żeby się umówić na USG i żeby umówić się też na wizytę do pani ginekolog. Na szczęście udało mi się w miarę szybko ogarnąć to USG. Wróciłam z wynikiem, pan doktor też nic niepokojącego nie widział w opisie, ale powiedział, żebym w międzyczasie, żebym się pojawiła za miesiąc, a przez ten miesiąc smarowała się różnego typu maściami przeciwzapalnymi i okładała kapustą. Zaczęło się u mnie od guzka, którego sobie wymacałam w wigilijny wieczór. Początkowo myślałam, że to nic takiego, ale udałam się na badanie USG, które nic tak naprawdę nie pokazało, ale dobra duszyczka wykonująca mi USG poprosiła, bym jednak wykonała biopsję ze względu na młody wiek. No i tak też uczyniłam. Pani wykonująca biopsję nie chciała mi jej zrobić. Dlatego, że stwierdziła, że pewnie jestem młoda i chcę L4. Później stwierdziła, że może bez biopsji zrobimy najpierw przykładanie kapusty, bo to ma może stan zapalny, więc tak przez miesiąc czasu przykładałam kapustę. Po miesiącu poszłam na wykonanie tej biopsji, też był problem. Pani doktor chciała, żebym znowu przykładała kapustę, więc tak to się odwlekało. Wreszcie na trzeci raz została biopsja wykonana, która pokazała, że jest to rak. Rak, na który zachorowałam, jest jedną z łagodniejszych postaci nowotworów, bo on jest hormonozależny i ma dość niskie te wszystkie parametry złośliwości. Tak po środku,
ale też dowiedziałam się potem teraz, już po czasie, jest to rak, który jest gorszy do zdiagnozowania, ponieważ się go mniej dzieli, ma mniej tych ognisk zapalnych i dlatego też cała ta diagnostyka była taka zaburzona i nie była trafna. Po prostu nigdy podczas biopsji lekarz nie trafił w ognisko zapalne, dlatego nie wychodziło nowotwór złośliwy z histopatologii. Z każdej zrobionej biopsji wychodziło, że nie ma komórek nowotworowych. Lekarze byli pewni, że to nie jest zmiana nowotworowa. Zabywali mnie także tym, że byłam dość młodą osobą, wówczas o 36 lat. Nie byłam otyła i nie jestem obciążona genetycznie. Biegałam dużo. To były maratony, półmaratony, więc z założenia jest tak, że takie osoby nie chorują na nowotwór, co nie do końca jest prawdą. Zdiagnozowano u mnie raka hormonozależnego, HER ujemnego, z parametrami bardzo dobrymi. Jeśli chodzi o raki hormonozależne, są to najlepiej rokujące raki, aczkolwiek to jest tylko statystyka. Zdiagnozowano u mnie raka zapalnego, niehormonozależnego, z KI 30%. Więc sytuacja w miarę taka niegalopująca, dająca dobre rokowania, z tym, że na tomografii mam wpisane jako wnioski podejrzenie meta do płuc. Zdiagnozowano u mnie raka inwazyjnego naciekającego, G3, trój dodatni, hormonozależny. Jak dowiedziałam się, że jednak mam raka, pomyślałam sobie, kurde, chyba pomylili wyniki badań z kimś innym. Ja nie mogę mieć raka, tak? Z jednej strony czułam, że to będzie rak, ale z drugiej strony miałam wyparcie, że kurczę, ale może to jednak nie moje wyniki. Natomiast co czułam? Czułam, że mi się zawala świat. Ja widziałam już swoją śmierć, widziałam już swój pogrzeb. Tak naprawdę ja zamknęłam się na tydzień w domu i po prostu przeryczałam cały tydzień. Miałam wsparcie w swoim mężu, miałam wsparcie w przyjaciołach. No i to mi bardzo dużo pomogło, to wsparcie, to, że nie byłam z tym sama. Jak się dowiedziałam, że mam raka, po pierwsze to nie docierało to do mnie i nie wierzyłam. Szczególnie, że dowiedziałam się po drugiej biopsji, gdzie pierwsza wskazywała, że jednak nie mam tego raka, więc łudziłam się, że to jest jakaś pomyłka. Więc szczerze mówiąc, cieszę się, że mam tak wspaniałych przyjaciół i wspaniałą rodzinę i to dzięki nim ten najtrudniejszy moment po prostu zwyczajnie przeżyłam. Jak się czułam, kiedy odebrałam wyniki? Fatalnie. Niedowierzanie, złość. Dlaczego ja? Coś źle zrobiłam. No i przede wszystkim próbowałam znaleźć ten punkt taki, co mogło się przyczynić do tego. Najpierw pomyślałam, że właśnie za bardzo dbałam o siebie. Siłownia, zdrowe odżywianie, soki wyciskane, aktywność fizyczna, stresu nie było jakoś bardzo dużo. Normalne życie, szczęśliwe, mąż, dziecko, spełnianie swoich marzeń, wyjazdy, realizowanie siebie. I skąd to się pojawiło? Przeszłam pełen pakiet leczenia. 16 wlewów chemioterapii, 20 naświetleń, radioterapii tak zwanej. I obecnie jestem na zastępczej takiej hormonalnej kuracji, która powoduje, że mój organizm nie wytwarza estrogenu. Te leki będę przyjmowała według najnowszych wytycznych dożywotnio. Moje leczenie wyglądało w ten sposób, że pierwszą operację miałam w 2018 roku, w styczniu. I była to operacja jednoczasowa, to znaczy wycięto mi cały gruczoł piersiowy i wstawiono mi implant. Po 2 tygodniach miałam wyniki pooperacyjne, no i okazało się, że niestety mam przerzut do jednego węzła.
No i nie zachowane marginesy cięcia. W pierwszej chwili lekarz, który mnie operował, robił mi pierwszą operację, powiedział, że muszę usunąć implant, muszę usunąć skórę, muszę usunąć wszystko, muszę wziąć pakiet chemioterapii, ponieważ jest przerzut do węzła, radioterapii i dopiero potem, po jakichś 2 latach, mogę sobie myśleć o tym, żeby zrobić sobie piersi. Także byłam bardzo załamana, miałam ogromne wsparcie wśród przyjaciół, rodziny, szefowej. Także tutaj miałam naprawdę ogromne wsparcie. Trafiłam do innego lekarza, trafiłam do innego szpitala, poszłam do profesora, z którym rozmawiałam i profesor wziął mnie pod swoje skrzydła, gdzie powiedział mi, że zrobimy operację, on mnie zapisze do swojej chirurg. Pani chirurg powiedziała, że jak będziemy operować, to ona wtedy podejmie decyzję, czy ona usunie wszystko, czy ona dotnie skórę, czy ona wymieni implant. Ona podejmie decyzję na stole. Także no ja się poddałam tej operacji w marcu 2018. No i obudziłam się z piersią. Pani chirurg wycięła mi skórę tam, gdzie były marginesy cięcia niezachowane. Po operacji miałam następne leczenie i była to radioterapia, 25 naświetleń. Wszyscy lekarze, bo ja się radziłam kilku lekarzy, mówili mi zgodnie, że powinnam wziąć chemioterapię. No nie wzięłam tej chemioterapii, dlatego że dla mnie to było... No bałam się i czułam, że ja po prostu z tego nie wyjdę, jak wezmę chemioterapię. Ja oczywiście mówię, to jest mój strach, natomiast ja, broń Boże, nie uważam, że chemioterapia jest czymś złym albo coś. Po prostu ja nie byłam w stanie jej wziąć. Dlatego moje leczenie to była radioterapia, a teraz jestem w trakcie hormonoterapii. Lekarze obecnie zmienili zalecenia hormonoterapii na 10 lat w tak zwanej sztucznej menopauzie. No i jakoś sobie muszę radzić z tymi uderzeniami gorąca. Moje leczenie zaczęło się 1 października. Wówczas dostałam pierwszą chemię. Pracowałam naprawdę bardzo dużo, tak żeby nie myśleć o tym wszystkim i praca dała mi naprawdę takiego kopa. Szczerze mówiąc, nadrobiłam wszystkie zaległości. Nie tylko w pracy, ale i w domu. Spałam po 4 godziny, a po tej chemii, tak jak niektóre dziewczyny mówią, że opadają z sił i tak dalej, no to ja chodziłam jak cyborg. Po prostu trzeba mi było łapać, żebym usiadła i odpoczęła. Mój pan doktor prowadzący sugerował, żebym wzięła tego zestawu, tych leków, jak najwięcej, jak mój organizm da radę. Natomiast inne opinie były takie, że 6 kursów i koniec. No i miałam rozdwojenie jaźni, zaczęłam szukać znów odpowiedzi na pytania, no to kurczę, ile mam w końcu wziąć? 6, 8, 10 i tak dalej, tak? No w końcu wzięłam 8, ale najgorsze było to, że to ja muszę podejmować tą decyzję, że nikt jej za mnie nie podejmie, żaden lekarz. Mam wrażenie, że my pacjenci czasami jesteśmy obarczeni naprawdę. Ja wiem, że to jest nasze życie, ale potrzebujemy wsparcia właśnie wtedy. Nawet w podejmowaniu decyzji, żeby ktoś nam powiedział, słuchaj dziewczyno, jest tak, tak i tak i zwiąże się to z tym, z tym i z tym. I tego naprawdę oczekujemy od lekarzy. Moje leczenie wyglądało tak, że od biopsji do jakiegokolwiek zaczęcia leczenia minął dłuższy czas, ponieważ nie za bardzo mieli czas się mną zająć. Ogrom pacjentów i jak gdyby wiek, gdzie oni cały czas myśleli, że to nie może tak być, że to nie jest ten rak, że to na pewno jest jakaś pomyłka. Więc tak cały czas byłam przerzucana od jednego lekarza, od jednego USG do drugiego. Każdy sprawdzał, nie dowierzał. Później wreszcie po 4 miesiącach była dalsza część badań, żeby sprawdzić markery i tak dalej. Okazało się, że pani doktor tego nie zleciła. Ja czekałam na marne ten czas. Miejsce, gdzie wykonywali badania, oni nawet nie wiedzieli, że mają coś takiego zrobić. A czas leciał.
Dopiero w kwietniu została podjęta decyzja o operacji, która nastała. Później po 2 tygodniach okazało się, że musi być docinka, ponieważ przedostał się do węzłów. Po tym czasie później dostałam chemię, ale to był też spory czas, bo od kwietnia do czerwca oczekiwałam na chemię. Po chemii była decyzja nieznaczna. Decyzja była taka, że może zostanie mi przyznana radioterapia, ale nie wiadomo. To leciały kolejne miesiące. Po czym później była ta radioterapia po 4 miesiącach, no i herceptyna. Profilaktyka w Polsce wygląda słabo. Jest, w przypadku młodych kobiet lekarze bagatelizują wszystkie objawy, symptomy. Oczywiście nie zawsze, po prostu trzeba mieć szczęście, żeby dobrze trafić na odpowiedniego lekarza, który odpowiednio się wczuje. A druga sprawa jest też taka, że trzeba słuchać swojego organizmu, symptomów, które daje. Nie dać się spławić po prostu. Jeżeli coś nie pasuje, to znaczy, że coś jest nie tak. I nie można uwierzyć, że lekarz twierdzi na zasadzie teoretycznych takich danych statystycznych, że jak jestem młoda i szczupła i nieobciążona genetycznie, to nie zachoruję. Zachoruję i na grupie Amazonek jest dużo dziewczyn, które zachorowały, mimo że nie miały tych wszystkich czynników gorzej rokujących. Jeżeli masz kogoś w rodzinie, czy babcię, czy ciocię, czy mamę z rakiem piersi, zrób sobie tą genetykę, dlatego że tutaj dostajesz też taką podkładkę, że kurczę, warto się badać. Ja dzięki temu, że zrobiłam te badania genetyczne, robiłam regularnie badania. Badałam się regularnie, dlatego tak bardzo nie mogłam uwierzyć w to, że pół roku wcześniej zrobiłam wszystkie badania, które powinnam zrobić, a mimo wszystko po pół roku dowiedziałam się, że mam raka. I później brakuje mi takiego wsparcia, że lekarz poprowadzi w tym pierwszym, początkowym etapie leczenia. Ja mam poczucie, że przez te 1,5 miesiąca mogłam zrobić więcej, gdybym była pokierowana we właściwą stronę. Moim zdaniem profilaktyka wygląda słabo, dlatego że młodzi ludzie są zbywani. Nie wierzy im się pod kątem tego. Każdy z nas wyczuwa pewne rzeczy. Jeżeli czujemy, że coś w naszym organizmie się dzieje nie tak, to nie chcą nas słuchać. Przecież kto wie lepiej jak nie my, że coś nam jest, tak? Więc jeżeli czujemy, że coś się dzieje nie tak, powinniśmy być wysłuchani. Powinni nas zbadać, chcieć zbadać i liczyć się z naszym zdaniem. Nie wolno zbywać pacjenta, bo ten czas jest później po prostu na niekorzyść i kończy się to nie tak, jak powinno. Rak zmienił moje życie w ten sposób, że zaczęłam doceniać każdy dzień, każdą chwilę. Przestałam przejmować się głupotami, na które i tak nie mam wpływu. Rak zmienił moje życie diametralnie. Nie odkładam nic na jutro. Nie odkładam imprez na później. Nie planuję też za bardzo do przodu. Cieszę się tym, co mam tu i teraz. Po prostu bawię się życiem. Rak zmienił moje życie o 180 stopni. Zmienił mój wygląd, moją kondycję i psychikę też. Pozytywnie zmienił, ponieważ chcę pomagać kobietom takim jak ja. Chcę cieszyć się każdą chwilą, chcę celebrować każdy dzień, spełniać swoje marzenia, realizować się w zamierzonych planach, a przede wszystkim chcę głośno mówić o tym, jak jest. Jedyną rzecz, którą chciałabym przekazać kobietom, które czują, że coś nie tak dzieje się z ich organizmem, aby się badały i diagnozowały i szukały, jaki jest tego powód. Bo w mojej sytuacji, gdybym wcześniej była zdiagnozowana, nie miałabym przerzutów do 11 węzłów, stopień zaawansowania choroby nie byłby tak wysoki i miałabym po prostu większe szanse na dłuższe, zdrowsze życie. Jeżeli coś Was niepokoi, jeżeli organizm podpowiada Wam, że coś się dzieje,
Po prostu szukajcie, drążcie, nie dajcie się odsyłać z kwitkiem. Im wcześniej zdiagnozujecie raka, tym macie większe prawdopodobieństwo jego wyleczenia. Chciałabym, żeby kobiety, które są na początku drogi w swojej chorobie, wzięły sprawę w swoje ręce i kiedy odbijają się od drzwi, żeby wchodziły oknem, bo nikt tak jak one nie zadba o ich zdrowie, o ich leczenie, więc ścieżka do zdrowia jest bardzo długa, ale ona zależy tylko od nas. Moja rada jest taka, żeby się nie bały badać. Nie bały się mówić, co czują. To jest nasze życie, nasze zdrowie. Więc jeżeli my nie zatroszczymy się o nie, to jak widać, no, nikt inny się o to nie zatroszczy. Więc my musimy być silne i po prostu mówić głośno, czego chcemy. Chcemy badanie, bo czujemy, że coś jest nie tak.